No dobrze, posadźmy zatem trochę drzew. Użyjemy co prawda terenu. Normalnie bym tego nie użył. Niemniej jednak, jak tu mówię, jesteśmy początkujący i nasza mapa nie musi być najpiękniejszą mapą pod słońcem. Dlatego przechodzimy tu, edit, dodaj drzewo i wybieramy game object. No i to jest właśnie ta pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. Chcemy użyć drzew ze SpeedTree. SpeedTree jest to firma, która, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się drzewami, a właściwie roślinnością. Robi nie do tego, że do filmów, między innymi Avatar, ale również do gier. Ich produkty są absolutnie obłędne. Jeżeli chcecie zobaczyć, no to zapraszam na stronę www.speedtree.com. Może pokażę. Z tego co pamiętam adres. No jak widzicie mają dość potężne portfolio. Kupę nagród i to, co my będziemy używać ich produktu. No ale dobra, wybierzmy sobie. Co my tu mamy? Mamy Broadleaf Desktop. Dobrze. My zrobimy to troszkę inaczej. Weźmiemy sobie Free Speed Tree i weźmiemy, to jest liściaste drzewo. Prawy przycisk pozwoli Wam oglądnąć to drzewo. Ono się tak dziwnie zachowuje, ponieważ teraz ma wszystkie na sobie inne drzewa. Jak mówiłem, to jest level of details. Im dalej się oddalamy, tym mniej poligonów drzewo ma, bo jest kilka modeli i one się podmieniają w czasie rzeczywistym. Jest to bardzo wydajna technika. I możemy oczywiście przeciągnąć. No i dodajmy add. Możemy trochę drzew liściastych nasadzić. Jak widzimy, tu mamy ten poziom level of details. Wróćmy do naszego terenu, który sobie odznaczyłem. Mam drzewo. Mam brush size, czyli widzicie, zmniejszymy, bo nie chcemy. Density to jest gęstość. Nie chcemy tak gęsto. Z shiftem wyrzucam. Ani tak rzadko. Tak trochę będziemy celować. No jest już blisko. Nie. Tak to właśnie jest, dlatego nie lubię tego narzędzia, bo nigdy nie umiem sobie w nim. O, myślę, że to jest dobrze. I nasadźmy trochę drzew liściastych. Śmiało możemy pokryć ten teren, bo tu będziemy mieli taki prymitywny las. Oczywiście to nie będą jedyne drzewa, które będą występowały. Zawsze w każdej chwili możemy wrócić i wyrzucić te drzewa. Poza tym pamiętajmy, że tu będą jeszcze jakaś wioseczka, więc usunę te drzewa i tu zrobimy sobie jakąś małą wioseczkę. No i ślicznie. Proszę zwrócić uwagę, no, drzewa, które są darmowe, bo wiadomo, że możecie zrobić, wyglądają no, absolutnie obłędnie. Jeszcze dodamy, jak dodamy wiatr, one będą się delikatnie ruszać, to będzie dawało naprawdę niesamowity efekt. Zlikwidujemy jeszcze to drzewo, jest niepotrzebne. Dobrze, nasadziliśmy sobie jakiś tam drzew. Możemy oczywiście dodać jeszcze inne i jak najbardziej zachęcam. Może palmy to nie, ale powinna być tu sosna. Jest. To sosna bodajże szkocka. Oczywiście sobie odznaczyłem. Mamy. Zostawimy mniej więcej takie samo. Jeszcze taka sprawa. No, powiem pokrótce po opcjach, bo tak trochę po matczynemu to potraktowałem. Brush size, wielkość brusza, na którym malujemy. Density, gęstość, jakie będą miały drzewa.
Co dalej, co dalej? Wysokość drzew losowa, czyli one, jedno jest troszkę większe, drugie troszkę mniejsze. Niestety nie ma, jak to w innych silnikach, również losowego obracania drzew. W związku z tym nie mamy tej możliwości. Wszystkie drzewa zawsze będą wyglądać tak samo, bo jednak odrobina obrócenie drzew w lesie będzie wyglądała, jakby były zróżnicowane bardziej. Color variation to jest, niektóre będą troszkę jaśniejsze, troszkę ciemniejsze zresztą widać. No i rzućmy troszkę jeszcze naszych sosen, też niezbyt gęsto. Musimy zwiększyć gęstość, bo inaczej. No okej, mamy las, nie chcemy, żeby tam Ethan łaził. Bardziej po krawędziach damy więcej drzew. Sosny rosną na piasku jak najbardziej. Dobrze. Myślę, że mamy jakiś nasz prymitywny las. Nawet nie głupio wygląda. Oczywiście no, będziemy musieli zwrócić uwagę na wydajność. No, najwyżej będziemy obcinać troszeczkę te drzewa, ale mamy jakiś tam nasz las. Myślę, że teraz możemy przejść do kolejnego elementu, a więc detali, w tym momencie trawy. Już wcześniej pokazywałem. Wybierzemy sobie pierwszą lepszą trawę. Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Weźmiemy, zmniejszymy troszkę, zmienimy jej troszkę kolory, jakie będzie miała narzucane. No, tak to ładnie wygląda. Z tego co pamiętam, dokładnie, jak jest mokra, jak jest zdrowa. Nie chcemy, żeby była tak wysoka. Damy 0,3 i maksymalnie, to jest wariacja wysokości 0,5. No i dobrze, tak to mniej więcej wygląda. Może być. Tak, cienie nam się rysują, wszystko nam się rysuje, pięknie. No i weźmy, zmniejszmy opacity, sprawdźmy. Oj, troszkę za gęsto. Jeszcze jedna opcja, zaraz minie po prostu. Trafi. Jest świetnie. O, już prawie. Nie chcemy, żeby była za bardzo widoczna, tylko elementy gdzie niegdzie. Chcemy, żeby tej trawy były, a nie zawalona cała plansza trawą. Więc zmniejszymy do 0,1. Troszkę za mało mi się wydaje, delikatnie mówiąc. 0,1. No i dobrze. No i chcemy, żeby trawa była tak mniej więcej wzdłuż drogi. Oczywiście zaraz powycinamy tam, gdzie trzeba. Ona sobie będzie tu ciągnęła. To będzie, jak wiemy, mamy dystans ustawiony jakiś, więc nie zawsze będziemy ją widzieć. Dziękuję. O. Jest to prosta gra, więc nie będziemy za bardzo się tym przejmować. Nasadzimy trawy gdzie się da. Oczywiście zaraz jeszcze troszkę pokombinujemy. Zwiększymy, żeby widzieć dystans dalej, ale zmniejszymy jej gęstość. I teraz zrobimy sobie dziury tam, gdzie jej nie powinno być. Znowu trawa. 12, 13. No i w tym momencie. No, troszkę za mało. No, za dużo. O, tak będzie idealnie. Tam, gdzie mniej więcej prześwituje. Też nie przywiązujcie zbytnio wagi do tego, czy robicie to idealnie. Dlatego, że w rzeczywistości nic nie jest idealne, więc niejednokrotnie trawę zobaczycie na chodniku czy na drodze. Więc jak będzie dwie trawki wysuwało na drodze, nie będzie to złe. Później wyczyścimy trawę dla miasta, ale to chwileczkę. No i wszystko jest prawie że idealnie. No, wygląda to nieźle.
Tu trafimy problem, że nie będziemy widzieć Itana, bo drzewo nam będzie zasłaniało, to też się tym zajmiemy. No i myślę, że mamy już jakąś wstępną zrobioną planszę. I teraz zróbmy tak. Detail distance możemy zostawić bardzo dalekie, ale będziemy powoli obniżać jej w ilość. Wiem, że to może dziwnie wyglądać, ale tu wolę regulować. No i świetnie. Weźmy teraz naszą kamerę. Skierujmy ją tak. Ctrl Shift F weźmiemy i zrównamy kamerę z naszym widokiem. Chyba. Tak, dokładnie. I w tym momencie włączmy grę, żebyśmy widzieli nasz efekt. Przy okazji zobaczymy statystyki. No. 49 FPS-ów, biorąc pod uwagę, mamy nawet jakiś ruch trawy, mamy drzewa, są zbytnio ciemne, ale tak jak mówię, no, to jest kwestia wyregulowania jeszcze światła, to na razie się tym nie będziemy zajmować. Wszystko to wygląda całkiem nieźle. Widzimy widok, którego normalnie widzielibyśmy takiego dużego, w związku z tym nie musimy się za bardzo martwić tymi FPS-ami. Już jest, mamy jakąś tam planszę. Nie wygląda to najgorzej, więc jestem nawet zadowolony z efektu, biorąc pod uwagę, że robimy to na łapu capu. Thank you.